czwartek 9 listopada w firmie Braun odbyła się akcja honorowego oddawania krwi, zorganizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W 8-stanowiskowym punkcie przez kilka godzin pojawiali się chętni pracownicy, wypełniając ankietę, rejestrując się jako dawcy, przechodząc badania i finalnie oddając krew. Zgłosiło się ponad 80 osób. To nie pierwsza medyczna akcja na terenie Brauna. Kilkanaście dni wcześniej firma zorganizowała bezpłatne, specjalistyczne badania okulistyczne dla swoich pracowników. Wzięły w nich udział 174 osoby. Chcemy, by badania były powtarzane w miarę potrzeb, a jeśli chodzi o dzisiejsze oddawanie krwi, to akcja spotkała się z tak pozytywnym odzewem w załodze, że z pewnością będzie powtarzana, zapowiadają władze Brauna. W dniu dzisiejszym w naszym zakładzie odbywa się akcja honorowego oddawania krwi przez pracowników naszego zakładu. Akces do tej bardzo ważnej akcji zgłosiło 84 pracowników. Na terenie zakładu zlokalizowany jest uruchomiony właśnie taki punkt mobilny poboru krwi przez regionalną stację krwiodawstwa z Lublina. Jest to pierwsza tego typu akcja zapoczątkowana przez dyrektora naszego zakładu Zdzisława Misia w porozumieniu z prezesem zarządu powiatowego PCK Janem Kuszpą. Jesteśmy mile zaskoczeni właśnie odzewem ze strony pracowników, bo prawie 1/3 załogi właśnie zgłosiła chęć honorowego oddania krwi. W związku z tym, że ta akcja tak sprawnie przebiega i cieszy się takim zainteresowaniem, będziemy podejmowali kolejne tego typu działania w przyszłości. Chciałabym podziękować firmie B. Braun, która gości zaprosiła Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do siebie w celu oddania krwi przez pracowników tej firmy. Z całą pewnością jest to przykład dla innych zakładów pracy, gdzie istnieje ogromny potencjał ludzki do przekazania tak cennego daru. Musimy mieć świadomość, że krew obecnie jest jednym z najpotężniejszych leków, którym posługuje się medycyna. Wiemy, że każdego dnia jest ogromna potrzeba przekazania tego cennego leku do szpitali. W naszym przypadku do szpitali województwa lubelskiego. Bardzo dziękujemy wszystkim krwiodawcom z tego zakładu pracy i gratulujemy tak dobrego pomysłu wartości tych humanitarnych, gdzie również uczy się pracowników spojrzenia na drugiego człowieka i oddania dobroci serca dla innych.